A tymczasem z nami jest już były premier, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Panie premierze, bardzo dziękuję, że jest pan z nami. Chciałem od razu zapytać, czy u pana jest już jakaś zima, czy u pana jest już śnieg, czy coś się dzieje, czy czuć tą zimowo-świąteczną atmosferę? Dzień dobry. Coś pokażę zamiast odpowiedzi. O, nie wiem, czy dobrze widzicie. To rzeczywiście, panie premierze, na pan... Pół godziny temu zrobiłem. Panie premierze, na pana zawsze można liczyć. Także u nas jest zima. W Białowieży jest zima. Kto jak nie premier Włodzimierz Cimoszewicz miałby uratować nas takimi obrazkami o poranku? Panie premierze, czyli rozumiem, że wstaje pan jak zawsze wcześnie rano, jest już pan po pierwszym porannym spacerze. Wie pan, to jak raz zrobiłem z tarasu przy sypialni. Ja wstaję wcześniej, ale głównie po to, żeby czytać informacje ze świata. No, ale oczywiście pogoda zachęca do tego, żeby pójść do lasu i takie obrazki fotografować. Panie premierze, to się świetnie składa, że jest pan na bieżąco z informacjami z kraju i ze świata. Ja zaraz o świat zapytam, ale nie mogę nie zacząć jeszcze od innego wątku zimowego. Nie wiem, czy słyszał pan wczorajszą wypowiedź wicepremiera Jarosława Gowina, który powiedział, był łaskaw ujawnić, że w sprawie zamkniętych, a raczej otwartych już stoków narciarskich zadzwonił do niego prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby te stoki były zamknięte. Jak się panu podoba w ten sposób organizacji gospodarki w Polsce? Wie pan, ja widziałem tylko tytuł dotyczący tej wypowiedzi Gowina, już reszty nie czytałem, ale sam tytuł skłonił mnie do pomyślenia, że czym ci ludzie się zajmują? Czy rzeczywiście otwarcie lub zamknięcie stoków narciarskich to jest temat dla wicepremiera? No, z tego, co pan mówi, wynika, że to jest nawet temat dla prezydenta. To są rzeczy kompromitujące, wie pan. I teraz już muszę przejść do naprawdę bardzo poważnego tonu. No przecież cały czas umierają setki, tysiące ludzi. To się dzieje codziennie i to jest to trochę nas znieczula, ale jeżeli sobie uzmysłowimy, jaka tragedia dotyka w tej chwili świat, Europę, Polskę, nasze społeczeństwo, to prezydent, który martwi się otwartymi czy zamkniętymi stokami, przy czym można podejrzewać, że między innymi dlatego, że sam chciałby pojeździć się na tych stokach i wicepremier tym się zajmujący, to jest po prostu obraz jakiejś tragedii. Ci ludzie nie mają w sobie poczucia empatii. Oni wyrażają współczucie tylko na pokaz. Oni nie zajmują się tym na co dzień. Głowa państwa, żeby się nie przejmował tym, co się dzieje w społeczeństwie, w państwie, to jest po prostu straszne. A jak pan słyszy premiera Morawieckiego, który wczoraj powiedział, że wygrywamy z pandemią koronawirusa, coś podobnego słyszeliśmy latem, to co pan sobie myśli? No właśnie, też sobie pomyślałem, że już raz to zapowiadał. Po drugie, oczywiście jeżeli dane, które podawano w ostatnich 2-3 dniach są prawdziwe, to można się cieszyć. Sam czytam to z wielką nadzieją, że to jest prawda, tylko wydaje się to niezwykle mało prawdopodobne. Jak to jest możliwe, żeby w ciągu 3-4 dni z poziomu powiedzmy 20 tysięcy zejść do poziomu 5 tysięcy? Nic takiego się nie wydarzyło, nie ma lockdownu. Ludzie mniej więcej zachowują się tak jak 2 tygodnie temu, więc z czego by to wynikało? A jednocześnie ukazuje się także dzisiaj już w money.pl tekst poświęcony, przepraszam, że o tym wspomnę, ale liczbie pochówków na polskich cmentarzach. No, tego nigdy nie było. Wyliczono, że w listopadzie zmarło 59 tysięcy ludzi. To jest rekord we współczesnej historii. Więc coś tu się nie zgadza z tymi danymi i prawdopodobnie Morawiecki znowu kłamie. Gdyby się przesłuchać temu, co słyszeliśmy w ostatnich tygodniach w telewizji publicznej, widzieliśmy między innymi paski Siewcy Śmierci, gdy była mowa o demonstrujących przez ostatni miesiąc. Czy uważa pan, że my w Polsce możemy się czuć obecnie lekko skonfundowani tym, że, no co by nie mówić, przez ostatni miesiąc masowe protesty, przed którymi ostrzegali rządzący, mówiąc o tym, że na pewno te statystyki bardzo mocno wzrosną, a tymczasem mamy sytuację, jak widać, właściwie odwrotną, tak jakby te protesty jak w jakiś sposób przyczyniły się do obniżenia tych statystyk. Przynajmniej tak to wygląda, jeśli popatrzymy na suche statystyki, po prostu to, jak wygląda ta dynamika od miesiąca czy od kilku dni.
Proszę pana, na tak zwany zdrowy chłopski rozum wydaje się, że tego typu zgromadzenia mogą się przyczyniać oczywiście do nasilenia pandemii. Z drugiej strony wirusolodzy, ludzie, którzy na tym się znają, twierdzą na podstawie faktu, że jeżeli się przyczyniają te demonstracje, to w niewielkim stopniu. Po trzecie, no jest ten paradoks ze statystykami, na który pan zwraca uwagę. I wreszcie po czwarte, nawet jeżeli przyjąć, że te manifestacje podnoszą ryzyko zarówno dla ich uczestników, jak i dla pozostałych osób, to podkreśla jedynie dramatyczny wymiar protestów w okresie pandemii. Po prostu ludzie zostali przez rządzących wyprowadzeni już po prostu z równowagi. Ludzie już mają tego dosyć. Ludzie już nie mogą wytrzymać. Zwłaszcza kobiety muszą bronić swoich praw. I to jest kolejny wymiar polskiego dramatu, sprowokowanego tu i teraz przez ludzi, którzy rządzą naszym krajem współcześnie. To nie są rzeczy takie jak pandemia, które stały się jakby niezależne od nas, pojawiły się niezależnie od nas. Te wszystkie konflikty społeczne, polityczne są wywołane w naszym państwie przez ludzi, którzy sprawują władzę. Panie premierze, kwestia Unii Europejskiej, o tym musimy też porozmawiać. W jakim punkcie, pańskim zdaniem, my jesteśmy obecnie, bo dyskutujemy o tym właściwie codziennie, ale jakbym zaczął od najprostszego pytania. Na dziś, biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, ale też przewidywanie tego, co może zrobić rząd, co może zrobić premier Morawiecki, na co może zdecydować się Zbigniew Ziobro. To znaczy, czy pan bierze faktycznie pod uwagę taką sytuację, że my tych pieniędzy z funduszu odbudowy przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa nie dostaniemy? Czy to raczej będzie pewna awantura, która się będzie przeciągała, no ale nie pozwolimy sobie na coś tak skrajnego jak utratę kasy? Jeżeli Polska lub Węgry zawetują fundusz odbudowy i przy okazji siedmioletni budżet, to nie dostaniemy, bo tego funduszu odbudowy nie będzie. Natomiast jesteśmy w takim prawie, że już kulminacyjnym momencie, mówię prawie, bo on chyba nastąpi za kilka dni, tego przetargu między Węgrami i Polską, a głównie prezydencją niemiecką, tak bym to określił, dlatego że Niemcy dzisiaj ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie Rady Europejskiej, za decyzje. Jak każdej prezydencji zależy im na sukcesie polegającym na skutecznym rozwiązaniu istniejących problemów. W tej chwili problem ma charakter mega. To jest gigantyczny problem. To się jeszcze nie zdarzyło w przeszłości i do tego ma to miejsce w okresie tej wspomnianej pandemii, o czym wcześniej mówiliśmy. W związku z tym ja przypuszczam, że w tej chwili trwają zakulisowe próby przeciągnięcia do jakiegoś kompromisu. Próbuję sobie wyobrazić ten kompromis. Niemcy działają w warunkach niezwykle ograniczonej swobody manewru, dlatego że jeżeli rozwodnią sformułowanie, treść przygotowanego rozporządzenia o tak zwanej warunkowości budżetu unijnego, a więc powiązaniu tego z praworządnością, to narażą się na weto z drugiej strony, na przykład ze strony Holandii. Jak wiadomo, dzisiaj parlament holenderski będzie między innymi rozpatrywał wniosek o przyjęcie rezolucji zobowiązującej rząd holenderski do skargi przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Coś takiego się w przeszłości w zasadzie nie zdarzało. Z drugiej strony przypuszczam, że Orban i Morawiecki chyba wreszcie rozumieją, że chodzą po ostrzu noża i że bardzo łatwo mogą samym sobie zrobić wielką krzywdę. Zastanawiam się nad tym, w związku z tym, jakie może być rozwiązanie. To, co mi się wydaje najbardziej prawdopodobne, to próba przesunięcia w czasie wejścia w życie rozporządzenia. To jest jakby technicznie najprostsze. Nie zmienia się niczego w treści rozporządzenia, tylko w jego końcowej części dodaje się przepis określający, kiedy ono wchodzi w życie. Czy z dniem ogłoszenia, czy 3 miesiące później, czy 2 lata później. Przypuszczam, że jeżeli tą drogą idą wysiłki Morawieckiego, Orbana i pani Merkel, to oczywiście Merkel będzie proponowała krótsze okresy, dwaj panowie będą się domagali dłuższych okresów. Mam wrażenie, że PiS-owi najbardziej będzie zależało na tym, żeby przed wyborami parlamentarnymi w Polsce za 3 lata nie mogły się ujawnić realne, praktyczne skutki działania takiego rozporządzenia, a więc na przykład blokowanie jakichś funduszy dla Polski naruszającej zasady praworządności.
Panie premierze, a czy jeśli ta sprawa jednak, jeśli rząd przegra tę rozgrywkę, to znaczy jeśli fundusze unijne zostaną powiązane z kwestią praworządności, czy pańskim zdaniem to oznacza po prostu absolutny koniec reformy sądownictwa w Polsce takiej, jakiej chciałby Zbigniew Ziobro? To znaczy ta kwestia właściwie przesądza sprawę i wyświetla takie czerwone światło dla ministra Ziobry? Wie pan, po pierwsze ja uważam, że w 99% jest przesądzone, że ta warunkowość stanie się faktem, że to uzależnienie budżetu między innymi od praworządności zostanie zrealizowane. Tego chce 25 państw, tego chce 70% Parlamentu Europejskiego, który w takim samym stopniu podejmuje decyzje w tej sprawie jak Rada Europejska. Tego chce opinia publiczna w zasadzie w całej Europie, włącznie z Polską. Przecież jak wiadomo, ponad 70% ludzi w Polsce uważa, że tak powinno być. Pieniądze powinny być powiązane z praworządnością. Natomiast jeżeli to rozporządzenie stanie się obowiązującym prawem, czy ono zatrzyma ten demontaż niezależnego sądownictwa w Polsce, to nie jest całkowicie pewne, dlatego że wie pan, to rozporządzenie, wbrew temu, co ogłosi Ziobro, Morawiecki, Duda i tak dalej, nie ma bezpośredniego związku z sądownictwem. Ono ma związek z ochroną budżetu i finansów Unii. I to nie jest tak, że ono nie ma podstawy prawnej, oni się ciągle powołują na artykuł 7. Jest artykuł 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi podstawę do stworzenia takiego rozporządzenia. Ale musi się udowodnić, że jakieś wysokie ryzyko wyrządzenia szkód budżetowi Unii Europejskiej wiąże się z konkretnym działaniem państwa. Jeżeli by się okazało, że Ziobrze i PiS-owi uda się zniszczyć niezależne sądownictwo w Polsce, a to wtedy może być tak, że na przykład jakaś firma, która nie może, czy jakiś obywatel Unii Europejskiej, który nie może dojść sprawiedliwości w Polsce, bo sądy działają tak jak na Białorusi, wtedy będzie mógł próbować się wywołać tę sprawę, przekonać rząd swojego kraju do wniesienia w Radzie Europejskiej tego problemu. Komisja Europejska będzie mogła wtedy działać i zaproponować Radzie Europejskiej sankcje. Tak więc bezpośredniego skutku takiego nie będzie, ale jest on możliwy. To, co wiemy już obecnie, to, że niektóre kraje rzeczywiście podważają to, czy w Polsce na pewno można zostać dzisiaj sprawiedliwie osądzony, chociażby słynna sprawa zakończona oczywiście ostatecznie pomyślnie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale słynna sprawa domniemanej szefowej Kiboli Krakowi, która przez długi czas przebywała na Słowacji i rozstrzygała się tam sprawa, czy może trafić przed polski wymiar sprawiedliwości. Ale panie premierze, na koniec już naszej rozmowy chciałem, żebyśmy skoczyli przez ocean i czy pan uważa, że czy jest panu spokój, że polska dyplomacja nawiązała już jakieś bliskie, dobre relacje z administracją Joe Bidena? Tego nie wiem oczywiście. Prawdopodobnie tak. To znaczy jeszcze pewnie nie z administracją w takim sensie dosłownym. Po pierwsze ona nie istnieje, po drugie na razie jest to bardzo ograniczony krąg osób zapowiedzianych do powołania, ale pewnie z tym ludźmi z tak zwanego tego transition team, czyli tego teamu przygotowującego przejęcie władzy, pewnie tak. Tylko że samo nawiązanie kontaktów tutaj ma mniejsze znaczenie. Ważne jest to, jak się będzie nowy prezydent, nowy sekretarz stanu, jak oni się będą odnosili do Europy, jak oni będą się odnosili do wartości, na których zbudowany był mit Stanów Zjednoczonych jako wiodącej demokracji i państwa wolności. Wszystko wskazuje na to, że Biden będzie oczywiście pod tym względem bardziej tradycyjny jakby od Trumpa, w tym sensie tradycyjny, że trzymający się tych wartości, bardziej wymagający. W tej chwili odbywają się nieustanne dyskusje na temat relacji euroatlantyckich. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyły się dwie takie niezwykle ciekawe debaty. Można oczekiwać ogromnej i szybkiej zmiany, pozytywnej w relacjach Waszyngtonu z Europą, ale takie rządy jak polski czy węgierski mogą oczekiwać także ostrzejszych recenzji. Zresztą Biden już się na ten temat wypowiadał w przyszłości. Panie premierze, ale wyobrażam sobie, że mając na głowie konflikt tego typu, jaki obecnie z Unią Europejską, a równocześnie za oceanem prezydenta Bidena, to
też nie jest łatwo dążyć dalej i dalej przeprowadzać w tej formie reformę sądownictwa i pewnie też byłoby ciężko, jeśli chodzi o reformę mediów, o której co jakiś czas wspominają rządzący. No tak, wie pan, jeżeli by administracja waszyngtońska postawiła sprawę bardzo ostro, tak jak na przykład zrobili to po tej fatalnej, tragicznej nowelizacji ustawy o IPN, to przynajmniej odwołując się do tamtego doświadczenia, można byłoby oczekiwać, że to otrzeźwi trochę PiS, przynajmniej tych najbardziej radykalnych destruktorów. No ale administracja amerykańska będzie miała przynajmniej w początkowym okresie na głowie cały świat i całe podzielone strasznie Stany Zjednoczone. Więc Biden, dla Bidena to, co się dzieje w Polsce, nie powiem, że nie będzie ważne, ale będzie jednak drugiej czy trzeciej ważności, znaczenia. I przypuszczam, byłbym zaskoczony, gdyby oni reagowali bardzo szybko. Chyba że PiS podejmie działania na przykład zmierzające do zniszczenia niezależnych mediów, do wykupienia ich, do zastraszenia właścicieli i tak dalej. To wtedy tak, reakcja będzie szybko. Panie premierze, bardzo serdecznie dziękuję, że był pan z nami. Wszyscy zazdrościmy panu tej zimy za oknem, której nie widzimy, ale widzieliśmy z pańskiego smartfona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.